Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go do swego domu. Miała ona siostrę imieniem Maria, która siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie. Natomiast Marta uwijała się koło rozmaitych posług. Przystąpiła więc do Niego i rzekła: Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła. A Pan jej odpowiedział: Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. Usłyszana przed chwilą narracja o dwóch siostrach, Marii i Marcie, to historia o każdym z nas. Marta jest uosobieniem naszej powierzchowności, naszej zewnętrznej strony, tego wszystkiego, co chcemy, aby ludzie w nas widzieli i doceniali. Marta ma jak najbardziej słuszne intencje. Chce jak najlepiej ugościć Chrystusa. Wkłada w to całe swoje serce. Pragnie, aby Jezus czuł się w jej domu bardzo dobrze. Maria z kolei jest uosobieniem w nas tego wszystkiego, co wewnętrzne, duchowe i mistyczne. Maria zatrzymuje się przy Jezusie i pragnie słuchać Jego słów, karmić się Jego nauką. To, co zewnętrzne, przeszkadza jej i ją rozprasza. Woli siedzieć przy Jezusie, wpatrywać się w Niego, kontemplować i chłonąć całym sercem Jego nauczanie. Obie siostry kochają Jezusa i obie budują relacje z Jezusem. Jedna poprzez służbę, a druga poprzez modlitwę. Jezus wskazuje nam dzisiaj, że pierwsza w naszym życiu powinna być modlitwa, a służba, nasza praca lub apostolstwo to sprawa wtórna, ważna, ale nie pierwszoplanowa. Nasza aktywność ma karmić się obecnością Jezusa i Jego dobrą nowiną. Aktywność jest efektem naszej głębokiej modlitwy. Rozumiała to bardzo dobrze święta Matka Teresa z Kalkuty. Kiedy jej współsiostry skarżyły się, że nie mają już czasu na swój apostolat pośród biednych, a wieczorem są już tak zmęczone, że nie mają sił na modlitwę w kaplicy, święta z Kalkuty mawiała, że powinny o godzinę przedłużyć adorację Najświętszego Sakramentu. Modlitwa bowiem daje siłę do apostolstwa, siłę do dźwigania naszego codziennego krzyża, pracy, domowych obowiązków i innych form naszej aktywności. W każdym z nas jest Maria i Marta. Szukajmy w życiu harmonii między życiem wewnętrznym a zewnętrznym, między kontemplacją a pracą, pamiętając jednak, że wszelka nasza działalność ma wypływać z naszej modlitwy i do niej prowadzić. Chrystus w naszym chrześcijańskim życiu ma być punktem odniesienia, początkiem i kresem wszystkiego, co w życiu robimy.